Zaszczyt i wyróżnienie wielkie, także cieszę to, że trener mi zaufał, chociaż skład był bardzo eksperymentalny i grało bardzo dużo młodzieży, także wyszedłem z opaską kapitana i starałem się grać jak najlepiej potrafię, także cieszę zwycięstwo. Ja nie jestem od tego, aby oceniać poszczególnych zawodników, ale wygraliśmy, więc chyba ocena będzie pozytywna. Dzisiaj było ciężkie spotkanie, a piłka nożna to nie jest sport indywidualny, także dzisiaj wyszło 11 innych zawodników niż w poprzednim meczu. Pokazaliśmy, że jesteśmy mocni, że mamy dobrych zmienników i to na pewno cieszy. Wszystko w porządku, nie dolega mi nic, także zastrzyk przeciwbólowy był na wszelki wypadek i do roboty. O, nie możemy podchodzić do tego meczu lekceważąco, także ciężka praca nas czeka i będziemy robić wszystko, aby uszczęśliwić tutaj kibiców, którzy mam nadzieję, że stawią się w licznej grupie i wygramy przekonująco. Także dużo pracy przed nami, na pewno będziemy analizować przeciwnika i to, co robiliśmy w pierwszym meczu źle, aby poprawić naszą grę i wydaje mi się, że jak zagramy na 100% swoich umiejętności, to niesiemy zwycięstwo i zagramy w grupie Ligi Europejskiej. Myślę, że swój występ oceniam w miarę pozytywny. Wiadomo, że dużo pracy przede mną. Dopiero pół roku jestem ustawiany na tej pozycji i powoli się przyzwyczajam do niej. Nie wiem, ciężko mi teraz na gorąco oceniać. Zobaczymy na wideo, trenerzy nam pokażą, gdzie były błędy, co mamy poprawić i wyciągniemy z tego wnioski na pewno. Na pewno my młodzi chcieliśmy pokazać, że zasługujemy też na szansę, żeby grać w Ekstraklasie w pierwszej drużynie i myślę, że jakoś to wyglądało. Na pewno dzisiaj pokazali się z dobrej strony wszyscy. Nie ma co tutaj powiedzieć, że ktoś odstawał czy nie. Myślę, że wszyscy zasłużyli na słowa pochwały, bo dali radę. Wiadomo, że Korona to jest fizyczny zespół, który nie odkłada nogi, a oni mimo wszystko tego się nie przestraszyli i myślę, że w drugiej połowie żeśmy zdominowali Koronę pod tym względem i za to się należą słowa i wielkie uznanie. Myślę, że tak, że jestem zadowolony, ale wiem, że jeszcze jest duża rezerwa i spokojnie stać mnie na dużo, dużo więcej. Ale ja się cieszę, że czuję po sobie, że ten poziom mojej formy idzie w górę i myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej.